Halo, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja jestem Karolina i dzisiaj przychodzę do Was z filmem, w którym będę mówiła o książkach, które przeczytałam w maju, a także o moich planach czytelniczych na czerwiec. Także film będzie się składał z dwóch części. Najpierw zaczniemy od podsumowania maja. Nie przedłużając, zaczynajmy. W maju przeczytałam 7 książek, a właściwie część z nich przeczytałam, część z nich przesłuchałam w audiobooku i pierwszą książką, z którą w maju się zapoznałam, to Mucha i Pajączek. Jest to książka dla dzieci, dla młodszych czytelników. Ja ją przeczytałam w ciągu pół godziny. Podobała mi się ta historia. Jest to książka mówiąca trochę o perspektywie patrzenia na świat, bo mamy tutaj rozdział z perspektywy Bruna, chłopca, który boi się pająka. Najpierw mucha, potem pająka, a mamy też fragmenty, gdzie jest racja jakby pokazująca perspektywę tej muchy, a następnie pajączka i jako, że oni też się boją, zwłaszcza, że my ludzie jesteśmy dla nich gigantami. Fajnie się było z nim zapoznać i to tyle, co mogę o niej powiedzieć. Następną książką, którą przeczytałam w maju i niestety bardzo się na niej zawiodłam, jest Przyjacielski układ. I jest to książka, którą ja czytałam we współpracy z wydawnictwem Waspos. I ja wiedziałam, że to nie będzie książka jakichś takich wysokich lotów, bo już sam opis na to po prostu wskazuje, ale liczyłam, że to będzie takie fajne czytadło na jeden wieczór, schematyczne, bo mamy tu schemat udawanej narzeczonej i friends to lover, także schemat goni schemat, ale ja naprawdę się nie spodziewałam, że to może być aż tak złe. Czytając tę historię, miałam wrażenie, jakbym czytała opowiadanie 12-latki z Wattpada. Tutaj po prostu absurd goni absurd i mamy tutaj Tori i Erika, których łączy niby wielka taka przyjaźń i w ogóle, ale ja czytając tą książkę miałam wrażenie, jakby ta przyjaźń była zawarta po prostu w tym słowie. I totalnie nie odczułam, aby tych bohaterów rzeczywiście coś wielkiego łączyło. I wydaje mi się, że zamiast przedstawiać tu masę różnych absurdalnych sytuacji, bo naprawdę już w pewnym momencie czytanie mnie męczyło, bo się zastanawiałam, jaki absurd tu jeszcze będzie. Uważam, że autorka powinna się skupić na emocjach tych bohaterów, na pokazaniu, jak ta ich relacja się zmienia, bo wszystko jest tu takie na łapu-capu, żeby było i tyle. I ja wiem, że znajdą się osoby, którym ta książka będzie się podobać i wiem, że są takie osoby, bo czytałam jej recenzję, czy to na Instagramie, czy na Lubimy Czytać, ale mi ona nie podpasowała. Ale muszę tu przy tej książce zwrócić uwagę na jedną sprawę. Zawsze, gdy wrzucam negatywną opinię do internetu właśnie o jakiejś książce i jeszcze, żeby to była współpraca, to już w ogóle, to zawsze się stresuję, jak odbierze to autor. Bo nieraz się słyszy o sytuacjach, gdy autorzy obrażają recenzentów, wyzywają ich na priv, wypisują do nich jakieś niefajne komentarze. I zawsze mam takie, jak gdy wrzucam negatywną recenzję, mam takie z tyłu głowy, a co będzie, jak ten autor, autorka przeczyta tą recenzję. I tutaj autorka przeczytała tą recenzję, przyjęła to i napisała: bardzo dziękuję za opinię, wiadomo, że każdemu podoba się coś innego. I dla mnie to jest naprawdę bardzo spoko zachowanie z jej strony, ponieważ nieraz naprawdę autorzy zachowują się okropnie. Ale lecimy z kolejną pozycją i mam tutaj Zapach Mazur. Jest to tej książce nagrany reading vlog, także nie będę się o niej jakoś bardzo rozgadywać. Ja ją bardzo serdecznie polecam, bardzo fajna obyczajówka. Są tutaj jakby dwie takie linie czasowe, bo mamy tutaj historię Julki, czyli to, co się dzieje teraz. I mamy też przedstawioną historię Trudy, czyli babci byłego męża Julki, która opowiada właśnie o swojej młodości w czasach II wojny światowej. Mi ta książka naprawdę się bardzo podobała, jest to taka lektura, która powoduje, że robi się ciepło na sercu i naprawdę polecam. A reading vloga Wam podlinkuję na dole, jeżeli ktoś by chciał obejrzeć. I tak jak mówię, o tej książce nie będę się dużo rozwodzić, bo już o niej po prostu mówiłam. Kolejną pozycją, o której też już trochę wspominałam, jest Ja Cię Kocham, a Ty Miał, komedia kryminalna autorstwa Katarzyny Bereniki Miszczuk. Już ją przedstawiałam, także nie będę znowu mówić, o czym to jest. Ja ją oceniłam chyba 7 gwiazdek na 10, także to jest nawet wysoka ocena. Tak jak już mówiłam, jest to komedia kryminalna, a jej narratorem jest kot, co dla mnie było naprawdę fajnym zaskoczeniem i fajnym zabiegiem w tej książce.
Kolejną pozycją jest Berło Ziemi, fantastyka, pierwszy tom serii i mi ta książka się bardzo podobała, chociaż momentami była naprawdę brutalna i kilka scen sprawiło, że musiałam przerwać czytanie i wrócić do niej później, bo po prostu nie byłam w stanie znieść aż takiej ilości okrucieństwa naraz. Ale ją bardzo serdecznie polecam. Na pewno będę sięgać po drugi tom. Kiedy? Nie wiem. Ale na pewno się będę dalej zagłębiać w tą serię, w tą historię, bo jestem ciekawa, co się wydarzy dalej. Chociaż obawiam się o to, jak będzie z tym drugim tomem, ponieważ w pierwszym tomie nie wszystkie wątki zostały wyjaśnione do końca, a z tego co wiem, to drugi tom już jest o innych postaciach, także jestem ciekawa, jaki zabieg tu wprowadzi autorka, żeby to wszystko miało ręce i nogi. Kolejną książką, o której też już było na kanale, bo był też z jej reading blog, czyli Max Einstein, genialny eksperyment. Mamy tutaj mega utalentowaną dziewczynę, która interesuje się fizyką, jej idolem jest Albert Einstein i ona wraz z grupką innych dzieciaków z całego świata ma ratować świat, ma wykonywać różne misje, żeby poprawić sytuację różnych ludzi na całym świecie przed taką korporacją, która jest nastawiona tylko na zyski. Fajna książka dla młodszych czytelników, bardzo fajnie są tutaj wplecione różne rzeczy związane właśnie z fizyką. Gdyby ktoś mi tłumaczył tak w szkole fizykę, to może bym ją rozumiała i może bym nawet ją polubiła. I kolejną pozycją, którą w czasie maja słuchałam w audiobooku, to Czarownica Anny Litwinek. I ja o tej autorce bym zapewne w ogóle nie usłyszała, gdyby nie spotkanie z mojej szkoły z taką grupą LED, gdzie właśnie mieliśmy spotkanie z redaktorką z wydawnictwa. I ona na przykładzie innej książki tej autorki, tu wam pokażę tą książkę, to są chyba Awiatorzy, jeżeli pamiętam dobrze tytuł, prezentowała nam, jak wygląda właśnie proces wydawniczy, praca nad książką, zanim ona zostanie wydana. I ja po tym spotkaniu sobie wyszukałam Annę Litwinek i znalazłam właśnie Czarownicę. Zobaczyłam, że na Empiku jest dostępny audiobook za darmo, więc go sobie przesłuchałam. Bardzo fajna historia. Podobał mi się tutaj ten wątek magii, był w bardzo fajny sposób przedstawiony. I mamy tu też taką polemikę kościoła z poganami, z osobami, które chcą czerpać z sił natury, bo mamy tutaj sagacytów, wandali albo mądrych ludzi. Różnie są oni zwani, w zależności kto o nich mówi. I mamy w tej książce właśnie taką pokazaną relację kościoła z tymi ludźmi. Mi się ta książka bardzo podobała. Mamy tutaj też bardzo fajną bohaterkę, która przypadła mi do gustu, bo mamy tutaj historię Soni, która 30 urodziny budzi się i ma o mamy. I później dowiadujemy się, że to samo spotkało jej mamę też właśnie w 30 urodziny, a kilka dni później ona zniknęła. No i mamy tutaj pokazane, jak ta kobieta dochodzi do tego, kim jest i o co chodzi z tymi jej omamami i różnymi dziwnymi objawami. I w maju też zaczęłam inną książkę, ale niestety jej jej nie dokończyłam i raczej nie będę jej dokończać, bo przesłuchałam półtorej godziny albo nawet dwie godziny tego audiobooku i po prostu byłam tak zniesmaczona tą historią, że naprawdę dalej nie będę w stanie tego słuchać. Jest to, i są to zodiaki, genokracja. Książka, która odbyła się głośnym echem na Bookstagramie, bardzo dużo o niej słyszałam. Mnie niestety zniesmaczyło to, co się tam działo w ciągu tych dwóch godzin słuchania i myślę, że to będzie książka, do której nie wrócę. Bo wiecie, u mnie jest generalnie mało rzeczy, które mnie gdzieś tak ruszają, czy powodują, że jestem naprawdę zniesmaczona, obrzydzona, które mnie wręcz odstraszają od jakiejś książki. Czytałam różne książki i czytałam o różnych okrucieństwach, czytałam książkę Seryjni Mordercy, gdzie były opisane różne okrutne zbrodnie. Oglądałam cały serial Gry o Tron, gdzie tam naprawdę w bardzo kreatywny sposób giną bohaterowie. Ale mimo wszystko mam taki próg rzeczy, które sprawiają, że nie, po prostu już nie jestem w stanie dalej tego czytać, bo po prostu jestem tak zniesmaczona, że nie chcę dalej w to brnąć. Także tej książki na pewno dalej gdzieś tam czytać nie będę. Teraz przechodzimy już do drugiej części filmu, czyli moich planów na czerwiec. Nie chciałam tego rozbijać na dwa filmy, dlatego żeby się skończyło to tak, że w połowie czerwca bym wrzuciła mój TBR na czerwiec. Także to by się mijało po prostu z celem. Więc
nie wiem, czy w kolejnych miesiącach też będę łączyć tak, że będzie podsumowanie i w jednym filmie mój TBR na dany miesiąc, czy będę to rozbijać. Zobaczymy. W każdym razie teraz wam powiem o książkach, które mam zamiar przeczytać w czerwcu. I na pierwszy ogień idzie seria Jedyne takie miejsca od pani Claudii Bamex. Jest to czterotomowa seria, gdzie każdy tom jest poświęcony innej parze bohaterów. Ja już mogę powiedzieć, że przeczytałam Jedyne takie miejsce i naprawdę ta książka mi się podobała. Była wzruszająca, momentami mnie rozczulała. Zdecydowanie polecam. Będę czytać też dalsze tomy i od tej samej autorki mam zamiar przeczytać w tym miesiącu Taką, jaka jesteś, czyli trzeci tom serii pastelowej. Ja serię pastelową zaczęłam czytać. Pierwszy tom serii pastelowej czytałam w wakacje, później jakoś wrzesień, październik wychodził drugi tom. To sobie zostawiłam właśnie na teraz. Dlaczego? Dlatego, że teraz razem z jedną dziewczyną z Bookstagrama zorganizowałyśmy maraton właśnie z książkami tej autorki i to jest taki mój TBR właśnie w czasie tego maratonu. Jeżeli jesteście zaciekawieni, to poszczegóły zapraszam na Instagrama. Maratonu możecie dołączyć w każdym momencie, możecie przeczytać jedną, dwie czy wszystkie książki autorki. To zależy tylko i wyłącznie od was. Ważne, żeby się dobrze bawić. Kolejną książką, którą mam w planach przeczytać, to Zawisza. Ja już jestem gdzieś na 50 stronie tej książki. Idzie mi to powoli, bo nie jest to gatunek, po który ja zazwyczaj sięgam, ale właśnie chciałam sięgnąć po coś takiego nowego, także to będzie taka książka. Będę ją sobie poczytywać tak powoli, w wolnym czasie, jak będę miała na to ochotę. Na razie mi się podoba i jest bardzo, bardzo dobrze. Jeszcze cztery inne książki, z czego wiem, że przynajmniej jedną z tych czterech na bank przeczytam, dlatego że jest to książka ze współpracy. Jest to Kłamstwa od serca Emily Griffin. Jest to obyczajówka. Opis naprawdę brzmi ciekawie. Mam nadzieję, że mi się spodoba. Kolejną książką jest Szklany tron Sary J. Maas. Ja od tej autorki czytałam Dwory i Księżycowe miasto. Gdy czytałam Dwory, to byłam nimi zachwycona. Teraz mam zupełnie inne podejście do tej serii. Nie jest ona już gdzieś tam wśród moich ulubionych. Za to Księżycowe miasto skradło moje serce i nie mogę się doczekać drugiego tomu. No i chciałabym się zapoznać właśnie też z tą serią, ale trochę się obawiam, bo słyszałam, że generalnie jest tak, że albo się lubi Dwory, albo się lubi Szklany tron. Także trochę się obawiam, czy ta seria mi się w ogóle spodoba, czy też nie. Zobaczymy, może w tym miesiącu uda mi się przeczytać chociaż pierwszy tom. I zostało mi już dwie książki, z czego jedna to jest mój ukochany Wiedźmin. Ja do tej pory nie przeczytałam Sezonu Burz, bo ja mam w ogóle w domu pierwsze wydanie Wiedźmina i tego tomu w tym wydaniu nie ma. Dlatego gdy ja czytałam tego Wiedźmina, to ten tom gdzieś tam pominęłam, zwłaszcza że słyszałam, że on jest taki średni, więc sobie to zostawiłam na później. Teraz pożyczyłam właśnie książkę od wujka. Swoją drogą bardzo serdecznie pozdrawiam. Jestem ciekawa, czy to mi się spodoba. Ja już swoją przygodę z Wiedźminem zakończyłam 2 lata temu. I jest to seria, którą po prostu kocham, uwielbiam. I gdybym miała gadać o Wiedźminie, to bym się rozgadała na pół godziny. Ale wam to podaruję. Zobaczymy, jak z tym będzie. I ostatnia książka, do której podchodzę jak do jeży od jakichś 2 miesięcy, to To All the Boys I Loved Before. Już oglądałam film Do wszystkich chłopców. Właśnie był taki szał. Dla mnie jest to generalnie kiepska historia. Nie rozumiem tych całych zachwytów, ale wiele osób mówi, że właśnie ta książka ze względu na prosty język jest bardzo dobra na rozpoczęcie swojej przygody z czytaniem po angielsku. Także stwierdziłam, dobra, zwłaszcza że znam fabułę, więc wydaje mi się, że łatwiej będzie mi się czytało, gdy będę wiedziała, o co chodzi. No nie wiem, zobaczymy, może uda mi się to przeczytać w czerwcu, chociaż w połowie, bardzo bym chciała. Okaże się na koniec, jak będę robiła podsumowanie. No i jeśli chodzi o moje plany czytelnicze, to jest tyle. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę, dajcie znać w komentarzach, co sądzicie. Oraz zasubskrybujcie mój kanał. Zachęcam także do wchodzenia w linki poniżej i zaobserwowania mnie m.in. na Instagramie, gdzie się najczęściej udzielam, a także mojej strony na Facebooku i zajrzenie na mojego TikToka.
Następny filmik, który będzie jeszcze w tym tygodniu, to będzie book haul z książek, które kupiłam w maju, z książek, które dostałam na urodziny i z książek, które w ostatnim czasie przyszły do mnie z różnych współprac. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia.